Znowu mówią o Polsce. Oto cały postępowy świat przeraziła proponowana przez Orbana i Kaczyńskiego kontrrewolucja kulturalna, którą w skrócie można przedstawić tak. Węgrzy i Polacy przestaną liczyć się z europejskim interesem i zaczną kraść niemieckie konie. Na szczęście rewolucyjną czujność zachowała nie tylko niezawodna w takich sytuacjach Gazeta Wyborcza, która określiła to mianem bezsensownego ataku na Unię, ale również amerykańscy towarzysze z agencji Bloomberg. Oto w artykule pod znamiennym tytułem Nacjonalistyczna Europa Wschodnia może zmienić kształt Unii Europejskiej ostrzegli oni przed tworzącym się właśnie w Europie trzecim nacjonalistycznym blokiem wschodnim. Stanowi on nieuzasadnioną konkurencję dla istniejących już bloków północnego i południowego. Całe szczęście, że towarzysz Leonid Bershidsky, autor artykułu, wykrył i opisał ten kaczystowsko-orbanowski spisek. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim!